Jasne. Kiedy czytamy Ewangelię, to wydarzenie zmartwychwstania oraz wydarzenie wniebowstąpienia Jezusa mogą wydawać się niemal jednym wydarzeniem wydarzającym się w ciągu jednego dnia. Wyjątkiem jest tutaj Ewangelia według świętego Jana, który pokazuje nam perspektywę i czasową oraz perspektywę różnych miejsc. Dlatego spróbujemy teraz przyjrzeć się świadectwom, jakie dają nam Ewangelie, by zobaczyć, w jakim miejscu, w jakim czasie Jezus spotykał się ze swoimi uczniami, zobaczyć też, że tych miejsc i tych wydarzeń było dużo i że trwało to 40 dni. Choć Ewangelie różnią się w szczegółach, to w jednym są bardzo zgodne. Pierwszego dnia po sabacie, kiedy uczniowie są jeszcze gdzieś schowani, skryci z obawy przed tym, co może się wydarzyć, kobiety idą do grobu Jezusa, by namaścić Jego ciało. Nie znajdują Jego ciała, grób jest otwarty. Pojawia się anioł, który zwiastuje wieść o zmartwychwstaniu Jezusa i wtedy też kobiety doświadczają spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Tak jak powiedziałem, Ewangelie są tutaj różne, jeśli chodzi o szczegóły, ale w jednym są bardzo zgodne. To kobiety będą tymi, które jako pierwsze niosą wieść o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Jezus Chrystus żyje. Jak podaje ewangelista Łukasz, jeszcze tego samego dnia, kiedy Jezus objawia się kobietom, kiedy one przynoszą wieść o zmartwychwstałym, Jezus spotyka dwóch uczniów idących do Emaus. Uczniowie są tak zaaferowani rozmową o tym wszystkim, co wydarzyło się, o wieści o tym, że grób jest pusty, wieści, którą przyniosły kobiety, że nie dostrzegają, że ten, który dołączył się do nich, ten, który idzie obok nich, to właśnie Jezus. Jezus zaczyna im więc wyjaśniać powoli wszystkie pisma i kiedy dochodzą do miejsca, do którego zdążali, uczniowie zapraszają nieznajomego do tego, by wspólnie z nimi spożył posiłek i kiedy zasiadają przy stole, kiedy nieznajomy zaczyna błogosławić posiłek, wtedy poznają, że ten, który towarzyszył im z Jerozolimy do Emaus, to właśnie Jezus. Jezus znika sprzed ich oczu, ale ich serca są napełnione radością i teraz wieścią o zmartwychwstałym, o spotkaniu ze zmartwychwstałym chcą podzielić się z tymi, którzy pozostali w Jerozolimie. Czym prędzej więc opuszczają Emaus i udają się w drogę powrotną do Jerozolimy. Nie wiemy dokładnie, ilu uczniów i gdzie schroniło się po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, ale wiemy na pewno, że to właśnie tam, gdzie uczniowie byli schronieni z obawy, właśnie tam dociera do nich pierwsza wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieść przynoszą kobiety. Kiedy wieść ta dociera do uczniów, kiedy dowiadują się, że kobiety spotkały zmartwychwstałego, przede wszystkim niepokoją się tym, co mogło stać się z ciałem Jezusa, bo chyba ta wieść, że grób jest pusty, najbardziej do nich dotarła. Piotr z Janem wybiegają, sprawdzają, przynoszą wieść pozostałym, że rzeczywiście tak jest. Grób jest pusty. I kiedy później uczniowie, którzy wcześniej szli do Emaus, przynoszą wieść, że i oni spotkali zmartwychwstałego, z pewnością w uczniach rodzi się nadzieja. Ale dopiero wtedy, kiedy zmartwychwstały stanie w drzwiach, kiedy objawi się uczniom, kiedy stanie pośród nich, w ich sercu zrodzi się pewność, że ten, który zginął na krzyżu, zmartwychwstał. To pierwsze spotkanie Jezusa z uczniami, pierwsze z wielu. Ale wiemy też jedno, że w trakcie tego spotkania nie było Tomasza. Jak podkreśla ewangelista Jan, podczas pierwszego spotkania Jezusa z uczniami nie było pośród nich Tomasza. Kiedy uczniowie mówią mu o zmartwychwstałym, Tomasz nie chce uwierzyć i wypowiada te jedne chyba z najbardziej znanych słów, które mamy zapisane w Nowym Testamencie. Jeśli nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, jeśli nie włożę ręki mojej w bok, nie uwierzę. 8 dni później dochodzi do kolejnego spotkania Jezusa z uczniami. Tomasz jest już pośród nich. Jezus podchodzi bezpośrednio do niego i mówi: włóż palce w miejsce gwoździ, rękę swoją w bok. Nie bądź bez wiary, ale wierz. To niesamowicie mocne podkreślenie fizyczności spotkania ze zmartwychwstałym. Tak jak krzyż był podkreśleniem fizyczności śmierci, tak właśnie to spotkanie z Tomaszem, ta mowa o włożeniu palcy w miejsce gwoździ, ręki swoje w bok, jest podkreśleniem fizyczności zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
a jednocześnie jest to kolejne spotkanie zmartwychwstałego z uczniami. Po Jerozolimie to Galilea jest kolejnym miejscem, w którym Jezus spotyka się z uczniami. Ewangelista Jan opisuje to jako spotkanie nad jeziorem, nad Morzem Tyberiackim, nad jeziorem galilejskim, kiedy uczniowie wracają do swoich miejsc, do swoich domów, do swoich zajęć, do połowu ryb. Po raz kolejny uczniowie na początku nie poznają Jezusa, ale kiedy dobijają do brzegu, kiedy widzą rozpalone ognisko, kiedy gotowa jest ryba, o nic się już nie pytają, bo wiedzą, że ten, który jest obok nich, to jest ten, który zginął na krzyżu, ale który zmartwychwstał. Inne miejsca w Ewangeliach pokazują nam również Galileę jako miejsce spotkania Jezusa z uczniami, miejsce gdzieś na wysokiej górze. Galilea jest więc jednym z tych miejsc i jednym z etapów, w którym Jezus spotyka się ze swoimi uczniami. W tej historii wszystko zaczyna się w Jerozolimie i w Jerozolimie się kończy. Podczas 40 dni Jezus wielokrotnie spotyka się ze swoimi uczniami, poczynając od Jerozolimy, poprzez Galileę i kończąc właśnie w Jerozolimie. Bo to właśnie tutaj spotyka się z nimi po raz ostatni i to właśnie tutaj następuje Jego wniebowstąpienie. Uczniowie zostają, ale są już uczniami przemienionymi, bo w tej historii widzieliśmy tylko miejsce i wydarzenia. A przecież każde spotkanie Jezusa z uczniami powiązane było również z złożeniem obietnicy. Dlatego zachęcamy do tego, by teraz podjąć własne poszukiwanie i własne śledztwo i zobaczyć, że każde z tych spotkań związane było z konkretną obietnicą Chrystusa.